Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Black 2. No i ostatnio skończyliśmy grę właśnie tutaj, w Reversal Mountain. No i mieliśmy iść w sumie dalej. No i za odcinek zaczniemy od starcia z dwójką trenerów. Jakże, w sumie dobrze, że ta Bianca jest, troszeczkę nam podleczy. Widzisz te tutaj wystające skały? Czy wiesz, co one oznaczają? Nie do końca. Dobra, potrenujmy. Razem wzmocnimy nasze poksy. Tak więc możemy wyzywać też później różne stadiony, takie jak ten w mieście Opelus czy Humidlau. Miasto Humidlau za bardzo mi nic nie mówi, ale dobra. Jedziemy, kolejna waleczka. Koraj Ray, Grampik i Vibravo. Zaraz Muszarne, ale dobrze pamiętam, miała Bianca. No to powiedziałbym, że wsparcie takie średnie. Ogólnie Vibravo to jest nowy poksem, jest to wyższa forma trapincza. No ale dobra, do rzeczy. Skupmy na razie atak na Grampigu. Dobra, Dragon Breath, czyli smoczy oddech. To jest atak specjalny, smoczy, może sparaliżować. I niestety miało to miejsce. To dosyć słabe. I Power Gem. No jak nazwać moją Enfezant? Ale na niej to jest super efektywne. O, Shadow Ball! Myślałem, że za bardzo nic nie ma. Zapomniałem, że może mieć ten ruch. No i trochę przywaliło. Dobra, spróbujmy, żeby teraz użyć Quick Attack na dobicie. Miejmy nadzieję, że się uda. No nie, niestety nie pykło. Dobra, Earth Power! Dosyć silny atak ziemny specjalny. Na szczęście Vibrava spec ataku nie jest za żadnym poksem. Uj, rest! No to trochę komplikuje sytuację. Znaczy, skomplikuje. Zależy też na ile tak naprawdę, bo raczej się nie obudzi od tak. Dobra. Chętnie bym spróbował Fly'a, ale to jest dosyć duże ryzyko jednak. No to już chyba pozostanę jak przy Quick Attack'u. Dobra, Grampik będzie spać przez jakiś czas, no i niestety paralizik daje się we znaki. Dobra, Grampik sobie śpi. Ponownie Earth Power. No i ta walka się przez ten paraliz przeciągnie. Mogłem użyć Fly'a, lepiej bym na tym wyszedł. Spec-Def jeszcze w dół. De facto Shadow Ball ma ten sam efekt, też może obniżyć Spec-Def. Ale nie tym razem. Dobra, spróbujmy jeszcze raz Quick Attack, może tym razem się uda, a jakże. Dobra, Grampik pokonano. No więc teraz będzie atak w stronę Vibravy. Już na jakiś czas dali spokój mojej Enfezant, ale dalej jednak długo. Dobra, Vibravo dalej do najmocniejszych poksów nie należy, w sensie jeżeli chodzi o defensywy. Dobra, no nie Quick Attack, może się uda już to wykończyć, fajnie było. Jest! Critical! Doskonale. Stockpile jeszcze wzmacnia się dziadostwo. No, może być ciężko. W takim wypadku. I Psychic! Pewnie miał być wymierzony w Vibravę. No niestety. I Camerupt! Wyższa forma Numela w sumie, tak swoją drogą. No dobra, no to tak, co my teraz zrobimy? Dobra, spróbuję zaatakować Numela, bo... znaczy Camerupta znaczy się. Tak mówię o Numela, a tu Camerupt. I Speed Up! I to jest moja Enfezant. To jest w sumie atak właśnie, który można użyć po stockpile'u. Im więcej razy stockpile'a użyje się, ten speed up jest później silniejszy. No i oczywiście niweluje to wszystkie późniejsze, czy wcześniejsze efekty stockpile'a, czyli właśnie te wzmocnienia defensyw. Dobrze, że w sumie nie padł, bo bym nie dostał żadnych expa. Dobra, i teraz tak, do walki... wychodzi na to, że muszę wysłać Magmara. A to tak średnio. Ale dobra, Lava Plum akurat przywali we wszystkie poksy, łącznie z Muszarną. Dobra, ale zależy mi na tym, żeby jakieś obrażenia zadać Camerupt'owi. Jakiekolwiek. Dobra, co zrobi Camerupt? Jeszcze nie wiadomo, Energy Ball w każdym bądź razie w Camerupta. Nawet jeżeli burzy jakiegoś miarę dobrego ataku, to i tak to przetrwamy. Curse! W sumie bardzo dobrze tego użył. To daje mi trochę więcej czasu do działania i przy okazji obniżył sobie speed. No dobra, to użyjmy może Flame Bursta, nie mam żadnego efektywnego ataku, jako tak. Dobra, i jeszcze Muszarna, atak. I pięknie. Dobra, no to wygrywamy. Zeszło się z tym walką. Ależ niesamowita, macie moc. Uważajcie na nią. Jeszcze nie koniec. Wciąż nie pokazałem wam prawdziwej siły. Czyżby. No dobra. Możemy sobie iść... zobaczmy może w tą stronę. Jeszcze wyszukiwarkę przedmiotów, no właśnie, bo coś tutaj jest.
Blue Shard. No właśnie, shardów nigdy nie za wiele. Dobra, gdzieś coś tutaj jest. Jest to Consume, czyli wapno. Swoją drogą, ciekawe jest, czy można popłynąć tą wodą u góry, ale wydaje mi się coś, że chyba jednak niekoniecznie. Dobra, mamy tutaj kogoś. Wyglądacie mi na ludzi, którzy wypełniają listę występowania. Dalej, powiedzcie mi, jakie Pokémon żyją na tej górze? Ha, to niesamowite. Więc aż tyle ich tutaj jest. Dzięki za pokazanie tej listy, więc proszę bardzo, odwdzięczę się. Dostaliśmy TMA 54 z drugą Full Swipe. Full Swipe zawsze zostawia Pokémonowi 1 HP, dzięki czemu nigdy nie omdleje. To bardzo użyteczny ruch. Wspaniały też TM, bo właśnie dzięki temu można wypełniać listę występujących boksów. Dokładnie. Dobra, gdzieś tutaj też coś jest. Dobra, coś mi się wydaje, że powoli zmierzamy ku wyjściu. Jeszcze się wrócę kawałek na górę jednak i zobaczę, co tam jest. Ja tam widziałem też itemek po lewej stronie. Aha, tu jest wyjście. Dobra, no to nie, to dobrze idę. Trochę kroków marnuję, co prawda mam Ripela chyba zarzuconego, skoro mnie poksy nie atakują. A tu można zejść jeszcze niżej. Dobra, tu coś jest. Water Jam. Dobra, trener, ale tu raczej będzie walka pojedyncza, bo trener jest jeden. Ach, czuję energię wypływającą tu z ziemi. Okej. Dobra, także... Davis i Watchog kontra mój Enfezant. Dobra, chyba od razu przejdę do rzeczy i użyję Flya. Leć, ptaszyno! Dobra, Minluk. Minluk sprawia, że nie mogłem się wycofać z walki. Czyli w sumie niepotrzebnie tego uniknąłem, bo i tak nie miałoby to żadnego wpływu. Oczywiście nie możemy się wycofać tak długo, jak poks, który go użył, jest w polu. Dobra, 1500 i jeszcze Grumpig. No, z Grumpigami to wiem, że Enfezant sobie tak różnie radzi, ale lepiej użyć Flya od razu. Power Jam, bardzo dobrze, udało mi się tego uniknąć. I Fly. I Crit, doskonale. Dobra, i mamy poziom. No to teraz będziemy mogli pobić ją troszkę Magmarem na przodzie. Dobra, poczułem energię od twoich boksów. Tak, dobrze, a to jest energia. Jagódka Persim. Geotermalne gorąco. Oraz ilość minerałów, tak, to wulkaniczna energia planety. Dobra, Ripple się skończył, a nie wiem, czy to na niższych piętrach przypadkiem jakiegoś nowszego poksa nie możemy znaleźć, czy w sensie takiego, którego nie mam. I Toxigorb, bardzo użyteczny, czy użyteczny, zależy jeszcze w jakich przypadkach przedmiot, który narzuca na poksa zatrucie. Nie chcę użyć opcji Move, ja chcę użyć opcję Take. Mamy Potionika. Dobra, leć Magmar na wśród, ja tu mogę tylko wsparcie dodać Galvantulę. Dobra, czy coś tu się kryje? Nic się nie kryje. A jakieś nowe poksy? Gdzieś tu na dole? No tak, raczej nie. No dobra, w sumie to mogę użyć Love Palm. Jeżeli Muszarna użyje odpowiedniego ruchu, to możemy szybko rozwalić to towarzystwo. Dobry ruch, mam na myśli Energy Ball. Choć myślę, że na tych po HP być może jakikolwiek specjalny atak będzie dobry. Psychic. Starczyło. No i dobrze. Dobra, to chodźmy wyżej. Dobra, nic nowego mnie tutaj nie uraczyło, a szkoda. Zaraz, gdzieś coś. Aha, bo tam jest pewnie jeszcze jakaś kolejna część. Dobra, na razie sobie... No dobrze, bo użyć tego Ripela chyba jednak. Dwa Boldory to tak trochę nieciekawa sytuacja. Dlatego już sobie ucieknę. I jednak tego Ripela wezmę. Dobra, to tak. Mamy tutaj moje przedmioty i Max Ripel jest Max Ripel. 7 już mam ich tylko, no to się szybko rozchodzą.
Dobra, zastanawiam się, jak się dostać tam do tego przedmiotu po lewej. Pewnie jakoś od dołu, ale... Którędy? Jak? To do końca nie wiem. Dobrze, przejdźmy się teraz tędy, znów schodzimy niżej. Tu mamy wyjście. O, miasteczko Andela jest zaraz, jeżeli przejdzie się tędy. Chcę troszeczkę się rozejrzeć. Czy jesteś już odejść? Chyba jeszcze nie, no dobra, więc pochodźmy jeszcze trochę. A zastanawiam się, jak dojść do tamtego przedmiotu. Być może jest jeszcze jakaś droga tędy, ale... Czy tędy? Tędy to na pewno nie. Dobra, a tędy też nie. No dobra, to się przejdziemy z tej strony. Dobra, Ripple się skończył, chcę kolejnego. Nie wiem, czy wszystkie tutaj ścieżki przeszedłem, dostępne. Wygląda na to, że prawdopodobnie tak, ale... Dobra, jak to jest Excadrill, to w sumie byłoby dobrze, ale nie jest to Excadrill. Dobra, no tutaj nie ma nic. Dobra, tu jest jeszcze jakaś jaskinia. O, to w sumie faktycznie nie przyszedłem tego miejsca do końca. O, a już chciałem wyjść. Walka w wulkanie. Ależ dokładnie. Dobra, więc jedziemy. Kolejna waleczka z Elidzą. Tym razem i Bonnet, czy boks duchowy, którego już mieliśmy okazję poznać w odcinkach niedawno. Dobra, więc myślę, że Love Plum załatwi sprawę. Także lecimy. Raczej palimy. Wow, poparzonko. Jednak nie załatwiło go. To zaskakujące. Dobra, Hex w swoją stronę. Dobra, Flame Blast na dobicie. Bardzo ładnie. Dobra, i ostatni poksem będzie Goldak. Ach, na Goldaka to nie mam nic dobrego. Znaczy mam, ale nie na Magmarza akurat. Choć de facto Magmar może postać ataki elektryczne. Jak Thunder Punch czy Thunderbolt, ale to chyba w przypadku jego wyższej formy. No dobra, a mniejsza o to. Galvantula powinien sobie poradzić bez problemu z Goldakiem. O, i dostałem też dwa FA do specataku, co jest bardzo fajne. Dobra, Electro Whip chyba nie załatwi jeszcze sprawy. No tak, jeszcze się troszkę trzyma ten Goldak. I Aquatail. Dość silny fizyczny atak wodny. Dobra, Signal Beam, no dobicie. I zwycięstwo. Jesteś super silny. No wow. Dobra, chodźmy dalej. Proszę, to dla ciebie i dostaliśmy jeszcze kolejną Persimberry. Persimberry to oszołomionka, swoją drogą. W moim języku Kazan tak się nazywa wulkany. Oh, Hulk. Proszę. To jest to miejsce, więc pozwól mi się trochę rozejrzeć. To za moment. Aha, bo właśnie tu mieliśmy dotrzeć. Dobra, i to jest też przedmiot właśnie, chyba, który widziałem wcześniej, TM69, trochę Rock Polish. Dobra, ja chcę więcej ripeli. Znaczy, to tam tu wcześniej była? Zapewne tak. Dobra, to jeszcze nie jest pewnie wszystko, co to było do odkrycia. Tak, bo tutaj jeszcze jest Revive. Ale trenerka spłoszyła mi to, co tu się pojawiło. Dobra, tu zaś jest jeszcze jeden przedmiot, jakim jest to Peace. Dobra, więc załatwmy jeszcze tych trenerów tutaj. I jeszcze tam było jedno przejście gdzieś w jakiejś innej części jaskini. Dobra, jakieś walczące poksy się zapowiadają. Zastanawiam się, co by się stało, gdyby wszystkie trzy poksy zaatakowały naraz. Walka w formacie triple. Jak dla mnie, spoko. Dobra, więc Chan, co mi się bicie z walki Ryloo, Gardera i Ryloo. Iście walczące towarzystwo kontra moje typowe trio. Chętnie bym użył Love Plum, ale niestety to by się odbiło też na Galvantuli. Tego byśmy nie chcieli, więc Flame Blast, Electro Whip na wszystkie trzy i Surf w Galvantule. No to tak raczej średnio, użyjmy Razor Shell.
Och, Gorder uniknął na ataku. To niedobrze. Właśnie nie zależało mi na tym, żeby właśnie Gorder oberwał. Ale dobra, później będę mógł skupić atak wszystkich trzech poksów na Gorderze. Dobra, jeden Royal już załatwiony i zapewne drugi Royal też będzie zaraz załatwiony. Dobra, chcę poznać Sunny Day. Sunny Day wywołuje efekt pogodowy, jaki jest w mocy słońca, ale ja tego nie chcę, bo... zmarnowany slot. Wolę jakieś inne ciekawsze ruchy. Dobra, rozruszało. Dobija to drugiego Rally. Tak naprawdę został tylko Gorder, który mógłby użyć Rocksteada i byłoby to niebezpieczne. I niestety tego używa. No dobra, no to zróbmy taką akcję. Skupiamy całą siłę na jednym poksie. Electro Ball! Szkoda, że speeda mu nie obniżyłem. Wtedy to by na pewno już go wykończyło. O, i tak go wykończyło. No to ładnie. No dobrze, to pokonaliśmy Chan. Nie byłem w stanie się wystarczająco skupić. No dobra. No tak, walki z trzema poksami naraz nie są łatwe. Dobra, tu wszędzie już byłem. Tu też jest zapewne trener. Ludzie z dużą siłą do życia. Wyglądają na tak zdrowo i silnych. Czyż tu mowa o mnie? Nie wiem. W każdym razie jedziemy. Kolejny trener. Derek. I Swubat. Dobra, Magmara nie zmieniłem, ale dobra. No, Magmar pojedzie po Swubacie. Love Bomb. Wow, na hita. Pięknie. Jest moc. Twoja siła życia jest naprawdę aż oszałamiająca. Jak to możliwe? A tak to, dobra, więc przetrzymuję poksy. Bianka już to załatwia. Dobra. Tak więc dajcie z siebie wszystko, spoko. Natomiast tak, teraz za walki wyślę może Goleta. Jeszcze interesuje mnie... to przejście. Aha, bo tu też jest jakieś wyjście. Ale to mogę jednak wyjść z Bianką. O, już mamy zimę. Dobra, zastanawiam się tylko, po co jest tutaj to wyjście. Okej. No dobra. A co mamy w tą stronę? Itemki! Mamy Escape Rope. W sumie jakbym miał teraz cheaty włączone, na przykład, że mogę chodzić po... przez ściany, to bym mógł sobie wyjść stąd z Bianką. Ale dobra, ja na cheatach nie gram. Ale taka ciekawostka, że się da. No dobra, przejdźmy teraz w to miejsce, gdzie Bianki interesowało. Dobra, już może damy radę bez Ripelli. I być może tutaj będzie coś się działo więcej. Albo jakieś inne poksy. Co to za miejsce? Wydaje się być dziwne. Czy to może być miejsce, gdzie... na Reverse Marathon, skąd pochodzi Pokémon, jakim jest Heatran? Heatran to Pokémon, którego... w którym magma płynie niczym krew. Aha. Okej. Dobra, i jakiś dziki poks mi napadł. Ale to nic nowego. Dobra, coś mi się zdaje, że chyba będę trochę zmuszony do walki tutaj, bo wątpię, że był w stanie uciec. Więc skupmy atak na... Łubacie! Dobra, Air Slash. Dobra, to raczej Łubata załatwi. Jeszcze pozostaje tylko mój atak, który raczej już Spońka nie załatwi. No, prawie. Dobra, kończmy to szybko. Myślę, że tu raczej nic nowego nie spotkamy. Dobra, więc Bianka zobaczyła to, co chciała zobaczyć. A my tutaj nic więcej nie zobaczymy.
Oczywiście jak będę miał kamień, że tak powiem, magmowy, czyli właśnie ów magma stone, który jest niezbędny właśnie do przywołania Hitrana, to będzie to możliwe. Tak przynajmniej mi się wydaje. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o tą górę, więc możemy sobie stąd już wyjść. Byłem już w każdym zakątku. Dobra, no to spadamy. Raz tędy się szło. Najprawdopodobniej, dobra, co my tu jeszcze mamy? Kolejny green shard. Shardów nigdy dość. Dobra, więc tak, okej, dobra, więc chcę jeszcze dowiedzieć się nieco więcej na temat Hitrana. Dzięki, że mi towarzyszyłeś, więc bądź ostrożny na dalszej podróży. Okej, dobra, więc moi drodzy, docieramy do miasta Andella. Miasto Andella jest o tyle ciekawe, że ono ogólnie w wersji Black White było dostępne tylko po przejściu ligi, natomiast tutaj mamy dostępne szybciej. Rozpoczynaliśmy konstrukcję, a po rozbudowywanie może tutaj tego ośrodka wypoczynkowego Adeli udało się nam połączyć, jakby dokopać do wulkanu i zostaliśmy potraktowani przez moce natury. Okej. No dobra, bo tu mamy Reversal Mountain. Dobra, Reaper się skończył. Chcę Downside Machine bardziej, bo tu właśnie coś się gdzieś kryje. Shiny Stone! No kamień, który może nam się przydać do ewolucji mięcinowej. No właśnie, i tutaj mamy miasteczko Andella. Dobra, zaraz sobie doeksplorujemy, natomiast na razie tutaj jeszcze coś mamy. Berry Juice! To też kolejny ciekawy przedmiot, który leczy o 20 HP. Dobra, mamy miasteczko Andella. Co my tu w ogóle mamy? Marine Tube. A, czyli zejście takie pod wodę. Tu też mamy jakąś willę. Ogólnie jest to takie miasteczko, które jest takim typowym ośrodkiem wypoczynkowym. Dobra, kuszą te itemki, więc zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. Heart Scale. O, może się przydać. Dobra, tak, tu mamy plażę, tu mamy wiele różnych ścieżek. Jeszcze mamy perełkę. Dobra, ktoś do mnie dzwoni. Zapewne znowu Yonsei. Tak, coś tam znowu, 6 odznak. No i fajnie, dobra. Nie wiadomo, kto to, co to i o co chodzi. Ale no cóż, dobra, tu mam ścieżkę 14, która na razie nas nie interesuje. Dobra, więc skoro mamy jeszcze trochę czasu, to może zajmijmy się wstępnie eksploracją tegoż miejsca. Mamy centrum Pokémon, które w sumie warto było odwiedzić na start. Czasami Jacenty przypływają tutaj do Andella, ale jednak mają one reputację bycia takimi nietypowymi. Jak to rozumieć? Dobra, tu coś jeszcze jest. Kolejny Heart Scale. Dobra, już mnie drażni ten wyszukiwacz. Ale dobra, już mamy wszystko wyszukane. Dobra, ścieżkami zajmiemy się później. Natomiast tak, zobaczmy, co my tu mamy, kogo my tu mamy. Mogę kupić i sprzedać pokebole, ponieważ ktoś to czegoś robi dzięki temu osobie. No, gdzieś są tworzone pokebole. Dobra, w sumie a propos pokeboli, co ja mogę tu kupić? Luxury Ball, Dive Ball, czyli nic, co by mnie interesowało. Dobra. Adela Bay, czy ruiny Abyssa, no takie podwodne ruiny Adeli, mają wygrawerowane jakieś wiadomości na ścianach. Witaj, chłopcze! Masz może willę w Adeli? O, jesteś zapewne bogaty. Jako dowód coś przyjmij to, jesteśmy Prism Scale. Ja to chyba nie mam willi, ale dobra, dzięki. Czyż nie jest ona piękna? Ta pryzmatyczna łuska. Może być dobra dla jakiegoś Pokemona? Owszem, może. Hej ty. Coś bym ci zaoferował. Mogę ci sprzedać Citrus Berry za tysiaka, chcesz ją? Pewnie. Dobra, w każdym bądź razie. Dobra cena. Fajnie się z tobą kupuje. Dobra, i coś dostaliśmy ciekawego. A gdzie ta Citrus Berry? No, w każdym razie odblokowaliśmy kolejną misję.
Dobrze, co do misji to jeszcze się tym zajmiemy, natomiast tak, tu właśnie mamy miasteczko Andela. Czy ktoś tutaj jest? A jest! Ta willa należy do Caitlin, jednej z elitarnej czwórki. Okej, okay, ale póki co tu jej nie ma. Dobra, tu też możemy sobie zejść właśnie do takiej tuby, gdzie możemy sobie wejść pod wodę i poobserwować ruiny. Natomiast zajrzyjmy się, co my jeszcze tutaj mamy. Zastanawiam się, dlaczego tylko ojciec Richesów został tutaj. Słyszałem, że niesamowite sklepy prowadzone są w Joy Avenue przez trenerów Pokémon. Okej, nie mogę ich przegapić, więc cieszę się, że mogę je tam odwiedzić. Jak widzisz, jestem ultra bogatym bilionerem. Moim hobby jest zbieranie rzadkich przedmiotów. Faktem, te nawet ubranie jest ultra drogie. Widzisz? Widzisz? Jest coś... ale jest coś, co ten miliarder chciałby ci dać, więc proszę, byś wydać dużo pieniędzy. Czy masz może jakieś rzadkie przedmioty? Nie masz. A jakby miał, to bym mógł je drogo sprzedać. Dobra. I w sumie tu niegdyś była właśnie widla Richesów, aczkolwiek czy wyglądała tak, jak teraz wygląda? Trudno mi powiedzieć. Dobra, zobaczę sobie też tą tubę tutaj. To możemy sobie zejść i zobaczyć. Pewnie tu jest przed tobą, więc proszę. Żeby troszkę zaczekać, nie możemy wejść. Wybacz, ale jeszcze nie skończyłem sprzątać. Okej. Okay. Przeprowadziłem się tutaj. Być pierwszą osobą, która odwiedzi tą tubę. Aha, okej. Okay. Dobra, mam też automat z napojami. Dobra, póki co odwiedzić tego miejsca nie mogę. No cóż, trudno. Dobra, co mamy tu więcej? No tak naprawdę w samej tutaj tej mieścinie to więcej dużo nie mamy. Więc przejedźmy się może w tą stronę. Jeszcze wyszukiwarka. A, jest włączona. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy? Tu jeszcze mamy Dracoplate. Plate to przedmioty, które wzmacniają w zależności od właśnie tego, jakiego typu jest to plate. No to ruchy danego typu. Plus mają pewien efekt na pewnym wyjątkowym poksie, którego jeszcze nie mam. Ale może będę miał. Dobra, więc surfując tutaj też zapewne jakieś może nowe poksy uda się znaleźć. To się jeszcze okaże. Natomiast mamy tutaj trainerów. Zobaczmy, czy są mocni. Jeśli masz ruch dive, to możesz zarukować. No jeszcze go nie mam, ale może mi się uda go zdobyć. Dobrze, więc jedziemy. Walka z pływającym matem. Które są walki Mantajka? Poziom 39. Golet, jedziesz. To tak, to na pewno poksy Golet z jednej strony jest dobry, z drugiej niekoniecznie. Przed Quick Claw, więc będzie dobry. Matek z tego co pamiętam był wodolatający, więc mój atak będzie podwójnie super efektywny. Dobra, jak mamy się lata bez większego problemu. Dobra, pomnę. Dobra, co my tu więcej mamy? Dzikie, dzikie poksy. Może jakieś nowe? Frillish, poks, którego dosyć dobrze znamy. Co to też jest poks typu duch, więc może narobić troszkę zamieszania. Chyba, że ma wysoki poziom, to go rozwalimy. Dobra, tu jeszcze mamy tenereczkę i coś jeszcze mamy. Obserwowanie, jak Pokémon używa swoich najlepszych ruchów przeciwko innemu, jest naprawdę niesamowitą przygodą, może doświadczeniem. Dobra, w każdym razie trenerka pływająca Rissa i jej Alomomola. Oj, Alomomola jest jeden z takich, można powiedzieć, że to jest taki wodny Audino. Jest to jeden z najbardziej wytrzymałych poksów, ma ogromnej ilości HP i do tego sołkiem narzucił mi typ wodny. Co jest w sumie dobre, bo dzięki temu będę odporny na ataki typu wodnego, więc dzięki. Dobra, mogę też użyć jeszcze Dynamic Punch, dzięki czemu Alomomola oszołomiona będzie. No i Wish, ten atak sprawi, że Alomomola będzie się leczyć po następnej turze.
Więc nawet jeżeli nie, nie wykończę albo Momolinu, to niestety się poleczy i to będzie problem. Troszeczkę. Chyba że się uderzy i się wykończy, ale no niestety nic z tego. No i teraz dzięki temu, że użyłem jest Soak, to ja jestem odporny na ataki wodne. No nie, ale jestem przełomiony. O kurczę. Dobra. No, próbujemy dalej. Mimo przełomienia może się uda. Dobra, Thunder Punch. Jeszcze raz muszę Alomomola uderzyć. A, ta się otrząsnęła z tego oszołomienia. Ożeż ty. I Alomomola też podobnie jak Odino jest też mega ekspiodajnym boksem. Dobra, kolejny Water Pulse. No, a Golet, no niestety. Dobra, znów wchodzi Quick Claw. Dobra, a coś ze szłomienka, pięknie, Thunder Punch i po Alomomoli. Ten sok był naprawdę bardzo pomocny. Dobra, jesteśmy ze stałej ewolucji Goleta. No i koniec wspaniałych doświadczeń. Tak jest. Trochę pokrzyżowaliśmy plany. Też mam w sumie pewną jaskinię, której zwiedzaniem się na razie nie zajmę. Jeśli chcesz tędy przejść, to musisz mnie pokonać i moje Rogenrolle, które są twarde jak kamienie. Ale ale mogę role i możemy walczyć tylko z silnymi trenerami. Taka jest zasada, więc jesteśmy twardzi niczym kamień. No niestety tej jaskini odwiedzić na razie nie będę mógł. Dobra, myślę, że dalsza eksploracja tutejszej okolicy zajmie się już w odcinku, moi drodzy, następnym, dzisiejszym. To będzie już powoli wszystko, tak więc ja z wami się żegnam. Przypomnę też, że patroni są z odcinkami do przodu, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co jest dalej i szybciej, no to zachęcam do wspierania też mojego kanału. W ten sposób też przyczyniacie się do jego rozwoju. Oczywiście wam się film spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli chcecie zostać na dłużej, to zachęcam też do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem. No jak macie jeszcze coś ciekawego do powiedzenia, chcecie podzielić się przemyśleniami, sekcja komentarzy jest dla was. Tymczasem dzisiaj to wszystko, ja zamierzam, do usłyszenia. Cześć!